Nauczanie domowe. 11 listopada. Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdział 17, wersety od 11 do 19. Zmierzając do Jerozolimy, Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem. Upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czy nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Wspólna modlitwa jest też moją osobistą modlitwą. Wspólne działanie jest też moim zaangażowaniem i moją odpowiedzialnością. Zauważmy, że tych 10 razem wołało, razem wysłuchało polecenia Jezusa. Razem też szli, aby pokazać się kapłanom. Razem też stwierdzili uzdrowienie. Ale tylko jeden powrócił. Ten sposób odkrycia tego, co się wydarzyło, i reakcji na to, co się wydarzyło, jest bardzo charakterystyczny, bardzo ważny, ponieważ Jezus wskazuje na istotę tego działania i tego sposobu myślenia, który objawił się w Samarytaninie. Jezus bowiem zareagował zdaniem, które chciałbym, żebyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze. Jezus mówi: żaden się nie znalazł, by wrócił i oddał chwały Bogu. Trzy elementy. Nie znalazł się. Pierwszy to znalezienie siebie. Odnalezienie siebie wśród tych 10. Odnalezienie się w grupie, we wspólnocie. Ten Samarytanin znalazł się. Pozostali nie. Pozostali jakby nadal funkcjonowali, działali tylko na zasadzie: inni tak robią, to ja też. Znaleźć siebie oznacza zrozumieć, że Bóg czyni coś dla nas, owszem, jako wspólnoty, ale dla mnie osobiście. Dalej, wrócić. Jezus spodziewa się, że będziemy w stanie, jeżeli tak się znajdziemy, siebie samego odkryjemy, będziemy w stanie powrócić do miejsca cudu, powracać do miejsca Bożego działania, z tego miejsca czerpać moc, czerpać siłę, z tego miejsca czerpać natchnienie, czerpać też nadzieję na przyszłość. I w końcu trzeci element to oddanie chwały Bogu. Jezus wyraźnie pokazuje, że doświadczenie, które przeżywam i przeżywam we wspólnocie, ma prowadzić do wielbienia Boga. Mamy chwalić i wysławiać Jezusa. To jest pożądany przez Jezusa skutek Bożego działania. Ale będzie on wtedy, kiedy we wspólnocie ja się znajdę, wyjdę jakby poza obrębu tego, że no wszyscy tak żyją, wszyscy tak działają. Wyjdę w tę przestrzeń ja. Ja tak żyję, ja się tak modlę. I ja tak chcę działać. I ja chcę brać odpowiedzialność za siebie. Ja chcę osobiście przyjąć to, co Bóg daje. Mnie jako osobie i nam jako wspólnocie. Ale ja to rozumiem jako bardzo moje, osobiste. Dzięki temu możemy zrozumieć, że na nowo odkrywamy tajemnicę Boga, który działa osobiście. Bóg chce, żebyś wszystkie te trzy elementy: odnalezienie siebie, powrót do miejsca działania Bożego i oddanie chwały Bogu, uczynił swoim sposobem funkcjonowania, działania i życia. Na liturgii wielu przyjmuje komunię,
czasami wszyscy. Ale to nie powód, żeby nie dziękować Bogu. Żebyś ty jako osoba nie znalazł w tym siebie. Tak, ja chcę podziękować za ten cud, że Bóg przychodzi do mnie. Owszem, do nas jako wspólnoty, ale to jest właśnie to odkrycie siebie. Siebie przyjmującego tę jedność, do której mnie Bóg wzywa. Dalej, ja jestem wśród Polaków. W kraju, który przeżywa rodzaj dostatku, rodzaj błogosławieństwa. Ale to ja muszę zobaczyć, że to jest dla mnie błogosławieństwo, dla mnie dostatek. Ja chcę powrócić w to miejsce, gdzie Bóg mi pobłogosławił. Ja chcę chwalić Boga za to, co ja przeżywam. Owszem, jako cały kraj też, ale ja. Istnieje w tej chwili zagrożenie. Można powiedzieć, zaraża się wielu, ale jeszcze więcej nie zaraża się wirusem. Ja jestem wśród tych, którzy się nie zarazili. Czy ty dziękujesz Bogu za to? Czy ty widzisz, że to jest osobiste też działanie dla ciebie? No wielu się nie zaraziło, więc postępujemy jak tych 9. Nie widzimy ochrony, nie widzimy Bożego cudu, łaski, błogosławieństwa, tylko no tak jest. Jakoś tak się wydarzyło. Czy też w historii mówimy o opatrzności, która w krytycznych momentach ochroniła nasz naród. Czy ty dziękujesz za historię swoją, swojej rodziny, swojego kraju? Znaleźć siebie. To przesłanie, które pozwoli zobaczyć, że ty masz wyjść spośród tych, którzy otrzymują łaskę i odnaleźć, że to jest też łaska dla ciebie. Niech cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.